Nie wiem, czy jesteśmy, czy nas widać, czy nas słychać. Nie. Mamy uczestników, czy nie mamy uczestników? Dzień O, dobry. kogoś tu mamy. O, rzeczywiście, jesteśmy. Widać i słychać. Cudownie. Ja mam tutaj jakieś odbicie. Dobry wieczór. Nie wiem, czy możemy o 18 mówić dobry wieczór, ale u mnie za oknem jest ciemno. Widać, że są uczestnicy, są prelegenci. W imieniu CEO witam na webinarze naszym wtorkowym. To zaczyna wchodzić trochę w naszą krew, mam nadzieję. Ja nazywam się Kasia Pijanowska. W zeszłym tygodniu prowadziłam również webinar z ramienia CEO i zapomniałam powiedzieć, jak się nazywam, więc dzisiaj serdecznie, serdecznie witam. Danusia, czyli nasz panelista, się śmieje. Chciałabym zacząć od tego, że podzielę się ekranem i powiem, jakie są plany na dzisiejszy cudowny, mam nadzieję, wieczór. Zachęcam do pisania na czacie i do aktywnego udziału. Dzisiejszym tematem będzie zadanie w czasie nauczania zdalnego. Myślę, że bardzo interesujący i ważny temat, który należy poruszyć. Kilka słów o Centrum Edukacji Obywatelskiej, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Dużą organizacją, która się zajmuje edukacją, ale przede wszystkim wspieraniem nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów szkół. Obecnie w czasie edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa zainteresowanie naszymi kursami i programami znacząco się zwiększyło, więc te 20 tysięcy, o którym jest mowa na tym slajdzie, to myślę, że te liczby podwajamy albo nawet dziesiątkujemy, więc dziękujemy za zaufanie i współpracę. Jeśli chodzi o ważne linki, na czacie one się będą podczas webinaru pojawiać, ale ważne, żeby pamiętać, jeśli ktoś lubi nasze treści albo jest nimi zainteresowany, zapraszamy na naszą stronę co.org.pl. Tam również jest blog, ma osobny adres blog.co.org.pl oraz na kanał na Facebooku, gdzie jesteśmy w tym momencie, mam nadzieję, na żywo i wszyscy nas tam widzą i mogą nas pozdrowić i z nami rozmawiać. Jeśli chodzi o to, co możemy zaproponować jako CEO, oczywiście wszystkie aktywne strony, czyli blog i kanał na Facebooku. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego newslettera, to również do tego zachęcamy. Na kanale na YouTubie pojawiają się webinaria, które są odtworzeniem tego, co robiliśmy przez ostatnie miesiące. Oferujemy również szkolenia dla rad pedagogicznych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Na stronie szkoły uczącej się jest oferta aktualnych kursów. Jeśli chodzi o bezpłatne programy, do których można przystąpić indywidualnie, zachęcamy również do zapoznania się z programami, mnóstwo inspiracji do codziennej pracy. Nie przedłużając tego wstępu, plan na dzisiaj. Dwie wspaniałe ekspertki oraz jeden ekspert, którzy się pojawią, opowiedzą nam, jakie typy zadań stosować, jak planować zadawanie zadań oraz czy je oceniać, a jeśli tak, to jak, czy w ogóle to robić, oraz jak wykorzystać zadanie podczas edukacji zdalnej. Na koniec wszystkie przydatne linki oraz potrzebne informacje dla wszystkich zainteresowanych. Moi dzisiejsi goście, czyli cudowni eksperci i ekspertki i ekspert. Danusia Sterna. Danusiu, Dzień witam cię dobry. serdecznie. Dzień dobry. Jest Danusia. Również witam szczególnie Edytę Wąsik. Dzień dobry, witam. Witam cię, Edyto. I ostatniego naszego prelegenta, ale równie ważnego jak nasze szanowne panie, Michała Szczepanika. Witam państwa. Witam serdecznie jeszcze raz. Jeśli chodzi o zaświadczenia, czyli pytanie, które bardzo często będzie się pojawiać na czacie, zaświadczenia będą dostępne od jutra do pobrania ze standardowego linka zaświadczeń CEO i zachęcam serdecznie do zadawania podczas webinarium pytań na czacie. Zaczynamy. Oddaję głos Danusi. Danusiu, wszystko w Twoich rękach. To witam jeszcze raz i dzisiaj będzie o zadaniu. Zadanie to no, brzmi tak zwyczajnie, ale to jest w gruncie rzeczy narzędzie, którym się posługujemy w nauczaniu i właściwie ono nam robi lekcje i dlatego będziemy o nim mówić. I ono oczywiście jest w każdym nauczaniu, zarówno rzeczywistym, jak i zdalnym. I warto się nim w związku z tym zająć. Czy mogę prosić następny slajd?
Będziemy mówili o tym zadaniu w nauczaniu zdalnym. I na początek musimy powiedzieć, że mamy dwa rodzaje, powiedzmy sobie, tego podstawowe nauczania zdalnego. Jedno to jest synchroniczne, które się dzieje w jednym czasie i odbywa się na platformie internetowej i można mieć kontakt z uczestnikami. Natomiast asynchroniczne to jest takie, kiedy nauczyciel wysyła tylko materiały i gotową jak gdyby lekcję i zadania do zrobienia dla uczestników. I oczywiście można łączyć i chyba najlepiej by było, gdyby łączyć te dwa sposoby nauczania, ale również można prowadzić jeszcze tak zwaną hybrydę, czyli łączyć zdalne z normalnym. I zadanie jest wszędzie obecne, dlatego będziemy o nim mówić i tu, i tu. Następne poproszę. To webinarium zrobimy w dwóch częściach. Pierwsze to będą wskazówki dotyczące zadawania zadań jakichkolwiek uczniom do zrobienia. I to są wskazówki, oczywiście nie wszystkie, ale zaczerpnięte również ze wskazówek, które znalazłam w różnych portalach edukacyjnych, światowych, więc no, tym mi się akurat zajmiemy. A drugą część poświęcimy temu, jak wykorzystać te zadania w nauczaniu zdalnym, gdyż tutaj mamy pewien problem. Proszę dalej. Teraz najpierw powiemy o warunkach, jakie mamy w nauczaniu zdalnym uczniów, prawda? I tutaj jest, no pierwsza rzecz, która jest, to jest to, że uczeń jest wyizolowany, odczuwa lęk i przymus. Jego rodzice często ma trudną sytuację rodzinną, rodzice mu nie pomagają, również nauczyciel nie może mu pomóc często i on jest sam. I to jest pierwszy warunek w nauczaniu zdalnym, jeśli chodzi o uczniów. Jeśli chodzi o nauczyciela, to jest sprawa sprawdzania. Sprawdzania prac, tych zadań, które ten nauczyciel przesyła i jeśli miałby sprawdzić wszystko, to prawdopodobnie nie starczyłoby mu na to na pewno czasu i dlatego coś też musimy w tej sprawie wymyślić. A ostatnia sprawa to jest nadmiar zadawanych uczniom zadań do zrobienia i to, co dotyczy również nauczyciela, jak i uczniów i co było szeroko omawiane ostatnimi czasy na wiosnę, kiedy tych zadaniami byli uczniowie zasypywani. Poproszę o następne. Takie problemy, które my mamy związane z zadaniami, będziemy omawiać te wskazówki w trzech takich odsłonach. Pierwsze to jest rodzaje zadań. No i okazuje się, że uczeń siedzi bardzo długo przed ekranem i że to nie jest na pewno dobre ani dla niego, ani dla jego umysłu, ani dla niego uczenia się. Więc pierwsza wskazówka to zadawaj prace domowe poza ekranem. Jakie to mogą być prace? To mogą być na przykład obserwacje, zaobserwuj coś, albo zrób jakieś doświadczenie, albo przeczytaj coś. To jest o tyle dobre, że jeżeli mamy nauczanie synchroniczne, to możemy później omówić to zadanie po prostu na lekcji i w ten sposób nie musimy już jego sprawdzać, czyli jedna z tych rzeczy nam się pomaga. Jeszcze bardzo poproszę dalej, jeszcze o tak. Następne to jest spersonalizuj zadania domowe, czyli te zadania, które każdy lubi mówić o sobie i wyrażać swoją opinię. I dlatego warto tak zadać zadanie domowe, aby ono dotyczyło właśnie ucznia, jego tego, co go interesuje, albo w ogóle zapytanie go o jakąś opinię, żeby mógł ją wyrazić. I ostatnia taka wskazówka to jest ostrożnie, ale jednak angażuj rodziny. I tutaj są dwie sprawy. Jedna sprawa to jest taka, że rodzice dzieci, które tam w klasach młodszych, często niestety próbują zrobić zadania za te dzieci. I to tutaj bardzo dużą rolą jest naszą, wytłumaczyć im, że to jest zadanie dla ucznia, dla tego dziecka, a nie dla rodziny całej. I no najlepszym takim argumentem do tego jest po prostu nieocenianie tego stopniami. To wtedy odchodzi rodzicom taka wielka chęć robienia tego za dzieci. Ale jak inny sposób angażować rodzinę? To znaczy zadawać takie zadania, które angażują rodzinę do tego, żeby uczestniczyć w tym. To znaczy na przykład zapytaj o coś rodziców, porozmawiaj z nimi, przeprowadź z nimi ankietę.
Wszystkie takie rzeczy, które, w których na przykład dzieci, uczniowie mogą się coś dowiedzieć w ogóle o swoich rodzinach, bo często o tym nie rozmawiają. I teraz bym bardzo prosiła, aby Michał, bo to jest Michała zdjęcie, opowiedział coś na temat właśnie tych rodzajów zadań. Jak ty to robisz? Ja jeszcze powiem jedną rzecz, że ja bardzo tutaj zaprosiłam i Michała, i Edytę, dlatego że oni są praktykami. Bardzo już dłuższy czas uczą zdalnie. W związku z tym wypróbowali różne rzeczy, więc podzielą się tutaj swoimi przemyśleniami. Michale, bardzo cię proszę. Dziękuję. Ja chciałbym powiedzieć o zadaniach, które wykonywane są poza ekranem. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem robienia lekcji w skali 1:1 online, dlatego że 45 minut trzymania uczniów, uczennic przed ekranem komputera to ani nie dobrze robi uczniowi, uczennicy, ani też nam. Więc dlatego staram się, żeby te lekcje były krótkie, ale taka lekcja, żeby kończyła się zadaniem do wyboru, zadaniem, które będzie wykonywane już bez użycia sprzętu, czyli bez komputera, bez internetu. I tu jest przykład zadania z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie 8, kiedy uczniowie i uczennice poznawali zagrożenia związane z burzą i mogli wykonać na kartce papieru takimi zasadami piktogramów ostrzeżenia, jak należy zachować się w takiej sytuacji. To zadanie, jedno i drugie wykonane, jest troszkę inaczej ujęte. Widać, że nie ma tutaj odtwórczego zadania, czyli z internetu ktoś sobie ściągnął, a następnie skopiował, rysując samodzielnie na kartce papieru. I takie zadanie powoduje, że oni, mając wybór i wiedząc, że mogą w ten sposób przetrawić tą treść, która była podana na lekcji, dodatkowo angażują w ten temat. Więc według mnie takie działanie poza ekranem jest bardzo dobre i też bardzo często realizuję te zadania w taki sposób, że opracowuję kilka zadań do wyboru. Są to również zadania z doświadczeniami, gdzie jest informacja, poproś kogoś dorosłego z rodziny o to, aby towarzyszył ci w wykonaniu tego doświadczenia. Wtedy jeszcze dodatkowo uczeń, uczennica może mieć sukces wykonania takiego zadania edukacyjnego z kimś dorosłym, a osoba dorosła może trochę poczuć się znowu jak kiedyś, kiedy była w szkole. Dziękuję ci, Michale. Edyto, czy ty mogłabyś coś dodać? Takie prace domowe poza ekranem ja również zadaję często moim uczniom i zgadzam się tutaj z tym, co powiedział Michał, że rzeczywiście w obecnej chwili chyba powinniśmy bardzo mocno myśleć o tym, żeby takich zadań dawać więcej i żeby rzeczywiście bardzo tak czujnym być na to, aby dzieci nie spędzały tego czasu i tak spędzają go dużo przed ekranem. Ja zadaję takie zadania, ponieważ ja uczę historii, więc nie mam właściwie takich, można by było pomyśleć, że nie mam takich zadań, które mogę dać dzieciom do zrobienia poza ekranem, a jednak są. Ja o tych trzech punktach, które tutaj Danusia przedstawiła, to ja właściwie sobie myślę, że są takie zadania, które łączą w sobie wszystkie te trzy punkty. Takim zadaniem może być na przykład przeprowadzenie wywiadu z jakąś znaną postacią z historii lub z lektury, gdzie w rolę tej osoby drugiej można zaprosić do odegrania tej roli rodzica albo rodzeństwo, kogoś, kto jest w domu. Więc mamy i zadanie wykonywane poza ekranem i zaangażowanie również rodziców. Myślę, że ja jeszcze później chciałabym coś powiedzieć na temat roli rodziców, więc nie wiem, czy to teraz dodać, czy może... No może teraz powiedz, żebyś pamiętała, żeby nie umknęło. Tak, ja w ogóle uważam, że rola rodziców w ogóle w edukacji, a szczególnie zdalnej, to my wszyscy wiemy, jak to wygląda. Rodzice po prostu są. I wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, żeby się w jakiś sposób z tym walczyć, czy się obrażać, ale żeby mądrze to wykorzystać. Z moich doświadczeń często wynika, że rodzice przyjmują na siebie taką funkcję kontrolną. Wydaje się rodzicom, że tak trzeba i że to jest dobrze, że oni będą kontrolować to, co dziecko wykonuje. I wydaje mi się, że tutaj jest duża rola nauczyciela, który właśnie konstruując zadania,
może spowodować, że tą sytuację trochę odwróci, że rodzic nie będzie tylko kontrolerem tego zadania, ale będzie również aktywnym uczestnikiem takiego procesu, samego procesu uczenia się swojego dziecka. I takim zadaniem właśnie może być to odgrywanie ról. Mogą być takie zadania, które ja wykonywałam chociażby w zeszłym roku z moimi uczniami, kiedy uczniowie robili projekt dotyczący języka PRL-u, gdzie rozmawiali z rodzicami, wyszukiwali wspólnie zdjęcia z czasów rodziców młodości i odszyfrowywali, co to znaczyło na przykład słomianka albo czym był peweks, bo okazało się, że dla dzieci zupełnie te słowa są dzisiaj niejasne. Więc tutaj wykorzystaliśmy też rodziców jako, no, nie chcę powiedzieć narzędzie, ale jako taką fajną bazę do budowania nie tylko wiedzy uczniów, ich umiejętności poszukiwania, selekcji informacji, ale również do budowania relacji w domu, bo wydaje mi się, że to jest jedyna okazja, takie nauczanie zdalne, kiedy my możemy też postawić właśnie na to budowanie relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi i możemy to znakomicie wykorzystać. Z moich tylko doświadczeń wynika to, że trzeba bardzo być czujnym na to, jaka ta sytuacja domowa jest. I zanim przemyślimy takie zadanie i zanim je damy, to wydaje mi się, że trzeba poinformować o tym rodziców. Jeśli nawet nie znamy klasy, bo nie zawsze jest to klasa nasza wychowawcza, to trzeba rodziców o tym uprzedzić albo porozmawiać o tym z dziećmi. Czy jest to możliwe i czy jest to realne do wykonania? Wiem też o takich zadaniach, kiedy to rodzice hasają i zbierają w sobie liście i robią zielnik. Więc pamiętajmy o tym, żeby tak skonstruować zadanie, żeby to większa aktywność była dziecka, a rodzic był tylko pomocnikiem w tej edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci, Edyto. Tutaj przypomniałaś mi, ja kiedyś też robiłam takie zadanie z matematyki, bo byłam nauczycielką matematyki, kiedy poleceniem było, aby sprawdzić, ile kosztuje obrączka, którą mama ma na przykład na palcu. No i tutaj chodziło tu o procenty, chodziło o próbę złota i to też było coś, co oni mogli sami wykonać, a było dla nich bardzo ciekawe, dlatego że to okazywało się, że jedna obrączka, mimo że większa, może być bardziej cenna niż inna, bo ma inną próbę. A teraz bym jeszcze poprosiła następny slajd i Michale, bo tutaj jest Twoje zdjęcie z zadania, to mógłbyś o nim opowiedzieć? Przepraszam się, zamutowałem i nie zauważyłem. Teraz ucząc w edukacji zdalnej, nie mam takich możliwości, jak byłem w szkole, że wspólnie z uczniami, uczennicami mogliśmy wykonywać doświadczenia. Oni włączali się w te doświadczenia, myśleli, jakie będą skutki. Tutaj tak naprawdę można zaangażować ich w ten sposób, że pokażę im film, wytłumaczę, na czym polega doświadczenie, oni podadzą na koniec wniosek, ale wydaje mi się, że to jest dosyć, jak to mówią uczniowie, słabe. I moi sami uczniowie powiedzieli, że oni by chcieli wykonywać doświadczenia, więc proponuję im te doświadczenia, które można wykonać w domu, aby wykonali właśnie w obecności osoby dorosłej. I tu jest proste doświadczenie z klasy piątej z biologii, gdzie obserwują oni proces oddychania beztlenowego. Idealne doświadczenie do tego, żeby też mogli zaangażować swoich rodziców i angażują swoich rodziców. Doświadczenie jest na tyle proste, że ci uczniowie, uczennice sami by sobie z nim poradzili, ale to, że przychodzą do rodziców i mówią, pomóż mi, to może być doświadczenie niebezpieczne, chociaż tu akurat nic niebezpiecznego nie ma, powoduje, że te relacje pomiędzy nimi się zacieśniają. Ja mam całą masę różnego rodzaju zdjęć, filmików z doświadczeń, które są wykonywane przez uczniów, uczennice, a rodzic jest gdzieś z tyłu, kręci ten filmik, przesyła taką pracę i czasem działa to w ten sposób, że też sami uczniowie wymyślają, wyszukują doświadczenia, wykonują je, a następnie do mnie przesyłają. Także tamta edukacja zdalna w roku szkolnym ubiegłym doświadczyła mnie w ten sposób również, że poznałem swoich uczniów i uczennice z troszkę innej strony. Z tego ich zainteresowania, zaangażowania,
i tego, że oni właśnie chcieli mi pokazać, że mogą wykonać coś więcej, nie tylko to, co jest związane z realizacją czasem podstawy programowej. Dziękuję Ci, Michale. Ja tutaj zauważyłam na czacie, że są pytania na temat tego, kiedy sprawdzać te wypracowania, 100 wypracowań. I o tym też będziemy mówili i o konsultacjach też będziemy mówili. Także na razie to poczekajmy, aż to się stanie. A teraz chciałabym Was uaktywnić, czyli zrobić Wam zadanie, żebyście odpowiedzieli na kilka pytań, dlatego że mamy, tutaj robiliśmy coś takiego, że tutaj wskazówki do rodzajów zadań, które podaliśmy, no tylko 3, są takie, że po pierwsze nie przed komputerem, drugie, że są spersonalizowane, a trzecie, że w jaki sposób angażują rodziny. I teraz chcielibyśmy Was zapytać, jak to jest u Was? Czy w ostatnim tygodniu zrobiliście właśnie jedną z tych wskazówek, zastosowaliście czy nie? Rozumiem, że Kasiu, będziemy mieli zaraz na czacie, mamy już ankietę i prosimy tam, żebyście kliknęli w ten link i odpowiedzieli. I zaraz się wyświetli, zobaczymy jak to jest w naszym gronie, które tutaj słucha naszego webinaru. Danusiu, ja Ci pomogę. Link do ankiety jest na czacie. My się już przełączamy pomiędzy zakładkami, żeby zobaczyć Państwa wyniki. O, już mamy 34 odpowiedzi, więc ja się, Danusiu, wyłączam, a Ty proszę, możesz je sobie tutaj przeglądać i omawiać. Czyli widać, że tak, przed komputerem, poza komputerem to nawet sporo jest odpowiedzi, prawda? Spersonalizowane, ciekawe, ale jakbyś mi Kasiu podniosła, bo nie widzę. No tak pół na pół, prawda? A jeżeli z rodzicami, to nie. Właśnie, czyli popatrzcie, może to są właściwe wskazówki, żeby pomyśleć o nich czasami, mieć w tyle głowy, że to zadanie, które daję, to właśnie próbuję zrobić takie, jak są te wskazówki. Ja tutaj jeszcze chciałbym się, Danusiu, jeżeli Ci przerwę, odnieść do jednego pytania, które się pojawiło też na czacie, tak? Dotyczące edukacji wczesnoszkolnej. Jak w ogóle z nim zadawać zadania, skoro mamy ich tak bardzo zróżnicowanych w tych klasach 1-3? Ja też mam zróżnicowanych uczniów i uczennice, ucząc od klasy 5 do klasy 8 włącznie i czasami przygotowuję nieco inne wersje zadań edukacyjnych, które mają trafić do uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, czy też o uczniów, którzy wiem, że sobie z pewnymi zadaniami po prostu nie poradzą, albo też podaję kilka zadań do wyboru. I według mnie to jest właśnie ta kwestia spersonalizowania zadania, do czego też Państwa zachęcam. To tyle ja takiego trendu trochę. Danusiu, to ja może pytanie z czatu podrzucę, tak? Bo tutaj jest pytanie, co w sytuacji, kiedy rodzice i tak mają bardzo dużo rzeczy do zaopiekowania, bardzo dużo, nie tylko edukację własnych dzieci, a tu wchodzimy znowu z angażującym zadaniem. Co Ty myślisz o tym? No, ja myślę, że to nie polega na tym, że ich strasznie angażujemy, tylko im pozwalamy porozmawiać z dzieckiem. I to jeszcze dawniej, jak rozmawiałam z niektórymi rodzicami, szczególnie takich nastolatków, to oni mówili, że dziecko przychodzi do domu, zamyka drzwi i mówi, ja teraz będę odrabiał zadania, czy tam lekcje i dajcie mi święty spokój. I w ogóle nie ma żadnej rozmowy. Często nie wiedzą właśnie, tak jak mówiła Edyta, nie znają w ogóle historii swojej rodziny, ani różnych opinii. Dlatego to jest, jak gdyby, ja bym to nazywała szansą na to, żeby ci rodzice mogli porozmawiać. Oni nie muszą przecież rozmawiać specjalnie, siadamy i robimy lekcje, rozmowy. Oni mogą to robić w każdej chwili, nawet robiąc obiad czy zajmując się dzieckiem. To raczej prezent dla rodziców jest. To tak, to teraz czy moglibyśmy dalej przejść. I teraz będziemy mówić o następnych wskazówkach, ale zanim to zrobimy, to chcemy jeszcze raz zrobić tym razem menti, czyli zapytać Was o to, co Wam się kojarzy z odwróconą lekcją. Jakie hasła Wam się kojarzą z odwróconą lekcją? Również proszę wejść na czat i tam kliknąć i wpisać. Możecie Państwo aż 3 wpisać, ale możecie Państwo tylko jedną wpisać, co kto woli. Bardzo proszę. Czekam
czekamy na wrzucenie linku do Menti. Mam nadzieję, że to się za chwileczkę pojawi na naszym czacie, a my za chwilkę się przełączymy do tego Menti. Poprosimy Olę o wsparcie. Tak, już Ola wrzuciła, jest na czacie link do Menti. Ja również przełączam ekrany. A widzę, że coś mi się tutaj, przepraszam bardzo, coś nam tu się nie chce przełączyć. Tu mamy Menti. O, już się o, proszę bardzo. Skojarzenia się pojawiają. Danusiu, wszyscy. O, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność. Uczniowie prowadzą lekcje, dokładnie. Widzę, że nie ma żadnych negatywnych. To jest dla mnie zadziwiające, ale zaraz o tym powiemy. Samodzielność, tak, praca. Och, biega to najpierw. Najpierw sam, o. Też dobre. Aha. Przygotowanie. Samodzielność ucznia. To samodzielność się bardzo w dużym części przejawia. Tak. My będziemy przygotowywać też w pierwszych dniach grudnia będzie konferencja bezpłatna, ale dopiero zrobimy jej ogłoszenie na temat samosterowności ucznia i samodzielności. Nie trzeba odróżnić sam od samodzielny, prawda? I my będziemy mówili o samosterowności, żeby to bardziej podkreślić. I to widać, że ta samodzielność jest tutaj bardzo, bardzo wybita i bardzo potrzebna oczywiście w uczeniu się. Mamy bardzo dużo, ale chyba już będziemy. Czy jeszcze czekamy, Kasiu? Dyskusja. O, jeszcze. Myślę, oszczędność jeśli... czasu. O, oszczędność czasu. Bardzo mi się podoba. Zaciekawienie. Tak, przerasta nam to bardzo, ale rzeczywiście jest taka dużo się. Te duże to się powtarzające są, prawda? Mm-hmm. To widzimy. Więc dobrze. Możemy wrócić do prezentacji, jeśli chcesz. Tak, bardzo poproszę. Dlatego, że tutaj mamy, będą takie dwie rzeczy, o których będziemy mówili, ale chcę najpierw powiedzieć. Jedno to jest odwrócona lekcja, a drugie to jest projekt uczniowski. To no, genialne sprawy, ale jest bardzo dużo obaw nauczycieli przed stosowaniem tego. Wszyscy wiemy, że to byłoby bardzo dobre, ale myślimy, Boże, odwrócona lekcja. Teraz jak ja zmuszę tych moich uczniów do tego, żeby oni tą lekcję opracowali sami, zrobili i potem uczestniczyli już w przygotowaniu. Oni tego nie chcą robić. Dużo mojego przygotowania jest do tego. To jest taka duża sprawa i potem to trwa za długo. I tak samo z projektem uczniowskim. Projekt to przecież będzie trwało 2 tygodnie. A kiedy ja zrealizuję podstawę programową? I czy oni się na pewno nauczą tego, czego ja bym chciał się nauczyć? Czy co ja bym chciała, żeby się nauczyli? I to są różnego rodzaju obawy, które powodują, że ta odwrócona lekcja, te magiczne rzeczy i projekt uczniowski nie występują tak często. Poproszę o następny slajd, bo teraz chciałam powiedzieć, jakby to było. My proponujemy tutaj wskazówki dotyczące dwóch rzeczy, mianowicie odczarowanej odwróconej lekcji i mini projektów. Na czym polega odczarowana odwrócona lekcja? Że bierzemy z niej tylko kawałek, mianowicie zadajemy uczniom bardzo jakieś ciekawe pytanie, które ich zaciekawi przed lekcją. Mówimy, będzie lekcja o tym i o tym, a chciałabym was zapytać, co sądzicie i tutaj proszę bardzo jest to pytanie. Będziemy na lekcji o tym rozmawiać, więc oczywiście na początek prawdopodobnie oni się mogą tym nie zainteresować tak bardzo, ale z biegiem czasu, jeżeli będą, to będą chcieli coś wiedzieć, jaka jest faktycznie na ten temat odpowiedź, na te pytanie odpowiedź. I można wtedy po pewnym czasie też dawać, podrzucać jakieś materiały. Jak chcecie się dowiedzieć, to możecie tu i tu zobaczyć albo coś takiego zrobić. I nie liczyć zbytnio na to, że oni to zrobią na pewno, ale po prostu po pewnym czasie widać, że jeżeli to pytanie będzie naprawdę ich ciekawiło, to oni poszukają i przygotują się w jakiś sposób do tego. To nie muszą być takie pytania stricte związane z lekcją, która będzie, ale to mogą być tak, z czym ci się kojarzy ten temat na przykład? Pomyśl o tym, z czym ci się kojarzy to, o czym będziemy mówili, albo czy już spotkałeś się z czymś takim? Albo do czego to jest podobne, albo
czym to się różni od... Takie pytania, które pobudzają głębsze myślenie uczniów, ale przed lekcją. Więc taka odczarowana, odwrócona lekcja jest łatwa do zrobienia, o ile tylko wymyślimy to pytanie, które naszych uczniów zaciekawi. Mini projekty to są z kolei takie projekty, które są króciutkie, nie trwają 2 tygodnie. Mogą trwać nawet z lekcji na lekcję. To jest takie jak gdyby troszeczkę większe zadanie, które dajemy. Może być tak na przykład, bo ja tutaj się powołam na nasze dyskusje z Michałem i Michał to wykorzystał, ale ja może poprosimy go, żeby o tym opowiedział. Mianowicie, żeby powiedzieć, no na przykład przez następny miesiąc będziemy się zajmować tym, tym, tym i tym. I teraz wybierzcie sobie, na jaki temat chcielibyście zrobić prezentację, czy o której chcielibyście opowiedzieć innym uczniom. W ten sposób to po prostu oni nas wyręczają. Dlatego, że my musimy oczywiście pomóc im tą prezentację zrobić. Musimy być dyspozycyjnym, jak będą chcieli pytać nas o coś, ale nie musimy tego sami robić. Natomiast uczniowie często dużo lepiej słuchają swoich rówieśników niż nas. Nie jest to nudne. Mogą też zadawać pytania, a przede wszystkim uczą się prezentowania czegokolwiek. Czyli to po prostu nadzwyczajna sprawa, czyli mini projekt. Czy Michale chciałbyś coś dodać na temat tego, jak ty to robiłeś? Tak, ja mogę dodać, chyba następne slajdy to są z moimi przykładami, więc Kasiu, tak, tu jest odwrócona lekcja. Odwróconą lekcję ja stosuję od dawna. Początki były, nie wiem, czy to powiedzieć, ale nieudane. No nie będę udawał, że były udane, bo były nieudane. Dlatego, że w moim myśleniu włączyło się to, że nawet jeżeli uczniom, uczennicom pozwolę na przeprowadzenie fragmentu lekcji, to i tak to muszę później powtórzyć, żeby to było dobrze. No i takie było moje początkowe myślenie, ale kiedy zauważyłem, że nawet jeżeli im idzie niezbyt dobrze, to jednak jest w tym jakaś siła, dlatego że to jest ich. Daje im możliwość wyboru, daje im poczucie wiary w ich możliwości i to chyba jest ważniejsze niż te kwestie merytoryczne. Tutaj jest przedstawione zadanie na lekcję dotyczące zdrowia, którą realizowałem w tamtym roku w edukacji zdalnej właśnie i poprosiłem swoich uczniów, uczennicy o to, żeby zainstalowali na telefonie aplikację do badania słuchu. Oni nawet nie wiedzieli, że takie aplikacje są i można za pomocą telefonu badać swój słuch. Nie tylko swój słuch, ale również mierzyć natlenienie krwi i jeszcze całkiem inne rzeczy. I kiedy zainstalowali aplikację, w domu sprawdzili swój słuch, wyszukiwali w internecie strony aplikacje, dzięki którym mogą za pomocą sztucznej inteligencji zdiagnozować stan zdrowia, to myśmy na tej lekcji rozmawiali właśnie o tym, jak można wykorzystać dzisiaj te współczesne rozwiązania technologiczne do tego, żeby zadbać lepiej o swoje zdrowie. Uczniom i uczennicom otwierały się wtedy szeroko oczy, bo mając na ręce bransoletki monitorujące ich aktywność fizyczną, oni nie byli świadomi, czemu to tak naprawdę służy. Kolega ma, to ja też będę miał, ale czemu to służy i w jaki sposób może mi to pomóc, to dopiero wyszło to na lekcji, kiedy mogli wcześniej do takiego zadania się przygotować. Na kolejnym slajdzie, jakbym mógł poprosić... Poczekaj jeszcze chwileczkę. Ja chciałam tutaj, bo tutaj jest na czacie pytanie, że odwrócona lekcja to nie jest lekcja prowadzona przez uczniów. I faktycznie to nie jest jak gdyby definicja lekcji odwróconej, ale te metody jak mini projekt i odwrócona lekcja mogą być ze sobą połączone. I właśnie tutaj Michał to trochę też prezentuje w ten sposób. To znaczy możemy jednocześnie... No one, dla mnie one się po prostu przenikają. Właściwie można by powiedzieć mini projekt to jest też odwrócona lekcja, tylko inaczej się zaczyna. Tak, to jest kwestia podejścia, bo różne może być podejście. Tutaj mam projekt w nauczaniu zdalnym. Ten projekt trwał tak naprawdę duży projekt miesiąc, ale on składał się z małych projektów. Zamiast uczyć o budowie roślin przez cały miesiąc, co nie jest zbyt lubiane przez uczniów i uczennice, zaproponowałem im, że mogą wykonać projekt. Projekt podzielony na kilka etapów i każdy z tych etapów może być do mnie przesłany i poddany informacji zwrotnej, ocenie w ten sposób. I uzyskałem naprawdę fascynujące wyniki tej pracy. Tutaj jest kilka zdjęć z takiego mini projektu.
uczniowie, uczennice mocno zaangażowali się w ten projekt, przygotowali takie pomoce, które ja teraz będę wykorzystywał na kolejnych lekcjach, w kolejnych latach. Mam nadzieję, że już nie w edukacji zdalnej, chociaż kto wie. I to pokazuje również, że jeżeli dajemy im taką możliwość, wierzymy, że oni sobie z takim mini projektem poradzą, to możemy również zrealizować podstawę programową. Ja tutaj mocno nie naciskałem na tych lekcjach, realizując podstawę programową, tylko dałem im opis krótko, jak mogą ten projekt realizować i realizowali go w małych grupach w edukacji zdalnej, a następnie przedstawiali mi wyniki, wysyłając mailem. Więc zachęcam również do eksperymentowania z takimi małymi projektami. Czasami mini projekt to mogą być jedna, dwie lekcje. I to rzeczywiście, jeżeli wcześniej, no niestety musimy się trochę napracować, żeby przygotować wersję opisu takiego projektu, o co nam chodzi, jakie są kryteria dobrze wykonanego projektu, w jaki sposób będziemy oczekiwać zwrotu materiałów, które uczniowie, uczennice przygotują, to na pewno bardziej zapada to w ich pamięć, niż kiedy miałbym ich uczyć z prezentacji, czy też tłumaczyć z podręcznika, jak wygląda roślina, jakie są fazy jej rozwoju. Mhm. Dziękuję Ci bardzo. To mi też przypomina, jeszcze poczekaj Kasiu chwileczkę, bo jeszcze chciałam Edytę zapytać o to, ale chciałam wcześniej jeszcze powiedzieć, że ja kiedyś sama wykonywałam taki mini projekt w postaci tego, że na wsi miałam bardzo dużo ślimaków i te ślimaki mi koło piwnicy zalegały i zastanawiałam się, czy one tam żyją, czy one tylko przechodzą. I postanowiłam każdego ślimaka opieczętować flamastrem permanentnym i patrzyłam, czy pojawi się znowu. I okazało się, że jednak tylko przechodzą. Ale to jest coś, co może nawet zainteresować może jakieś dziecko. A teraz chciałabym, Edyto, ciebie zapytać na temat odwróconej lekcji projektu. Co ty na historii? No właśnie, ponieważ ja uczę historii, rzeczywiście u mnie projekty, tak jak tutaj Michał pokazywał, są raczej trudne do wykonania, bo jest to przedmiot, który dzieciom się też często kojarzy, że właściwie to nie wiadomo, po co się go uczymy, bo tego już było i jakby to nie bardzo wiąże się im z życiem takim codziennym, ale przyznam, że rzeczywiście tutaj padło pytanie takie na czacie, co zrobić, że uczniowie się tym właściwie nie wykazują się jakimiś zainteresowaniami. I ja się też zmagałam z tym, tutaj. W średniej szkole. Tak, w średniej szkole, ale myślę, że to im chyba większe dzieci, tym bardziej można to zobaczyć rzeczywiście, ale ja też to widzę u mnie w klasie i w mojej szkole, że nie zawsze dzieci są super zainteresowane tym, co ja im proponuję. Więc ja zaczęłam, jeśli chodzi o odwróconą lekcję, to ja robię to bardzo takimi mini odwrócona lekcja albo bardzo odczarowana, tak jak tu Danusiu mówiłaś, ponieważ ja zaczynam, nawet jeśli mam takie lekcje, które być może dzieci mało interesują, jak na przykład zjednoczenie Niemiec czy Włoch, które są w podstawie programowej, to proszę ich tylko, żeby wyszukali związane z tym jakieś zdjęcie, ilustracje, żeby poszukali może jakąś postać, która się z tym wiąże, a czego się mogą o niej dowiedzieć. Po prostu, żeby poruszyć ich, po pierwsze ciekawość, a po drugie, zawsze staram się myśleć, że nie kształcę tylko wiedzy i nie uczę tylko wiedzy, ale kształcę też umiejętności. Umiejętności wyszukiwania informacji, umiejętności oceny tych informacji, umiejętność selekcji i prezentowania tego wszystkiego i to są niezwykle ważne umiejętności i zawsze staram się o tym pamiętać i też jak omawiamy później to, co dzieciom udało się znaleźć, to nie zadaję im takiego pytania, czego się dowiedziałeś, tylko co było dla ciebie łatwe w tym poszukiwaniu, co ci sprawiło frajdę na przykład. Pozwala mi to nie tylko zobaczyć, jak zbudują swoją wiedzę i umiejętności, ale też poznać ich predyspozycje, co dla mnie jest naprawdę bardzo ważne. Podczas kształtowania czy tworzenia zadań edukacyjnych muszę pamiętać o tym, jakich ja mam uczniów, co ich zajmuje, co im sprawia trudność, co jest dla nich łatwe, po to, żeby te zadania moje były do nich tak dostosowane. Staram się nie budować całej odwróconej lekcji, tym bardziej w edukacji zdalnej, bo rzeczywiście sprawia to kłopot moim uczniom, ale to nie znaczy, że opieram się tylko na moich metodach, tylko podających, tylko staram się, żeby rzeczywiście więcej wychodziło od nich niż czasami ode mnie. Ja mini projekty też robię, powiem kilka jeszcze słów o mini projektach i ja je robię wykorzystując prezentację w chmurze.
zakładam po prostu zwykłą prezentację, udostępniam dzieciom linki, oni robią sobie prezentacje na zadany temat. Są to jakieś postacie związane z historią, ale mogą być to postacie związane z lekturą albo dokładnie jakikolwiek temat, który my mamy do zrealizowania w klasach, tak jak ja uczę w klasach starszej szkoły podstawowej. Czasami taki projekt robimy poznając jakieś pojęcie. Może by to demokracja i kiedy rzucam im tylko samo pojęcie, to oni mogą wyszukiwać, jak do demokracji podchodzili starożytni Grecy, a jak my to dzisiaj widzimy, czy to jest to samo, można wtedy porównywać. Fajnym sposobem też przy pracy z mini projektem jest to, że kiedy daję im taką prezentację w chmurze, to potem dorzucam kilka slajdów sama, pustych, i oni na tych slajdach mogą udzielać sobie informacji zwrotnej do tych swoich rzeczy, które tam zrobili. I muszę przyznać, że to sprawia naprawdę dzieciom bardzo dużą frajdę. To, że oni na bieżąco widzą swoją pracę. No i jeszcze jeden plus jest dla mnie, ponieważ ja w trakcie tej pracy ich jestem z nimi. Ja widzę, co robią i mogę od razu zareagować. Mogę ja im udzielać informacji zwrotnej, krótkiej, podczas takich zajęć. I przyznam, że dzieci bardzo chętnie z tego korzystają, więc też zachęcam do takiej pracy, żeby jednak pomimo tego, że uczymy zdalnie, nie rezygnować też z pracy projektowej. Zachęcałabym chyba bardziej właśnie do mini projektów, do takich, które zajmują 2-3 lekcje. Ja najczęściej robię to na 2 lekcjach po prostu. Zaczynam na jednej i wspólnie dzieci tworzą kawałek jednej i drugą lekcję, więc myślę, że to mi się sprawdza. Ja tylko jeszcze chciałbym się odnieść, bo tutaj się pojawiło też pytanie dotyczące kryteriów dla uczniów do tego mini projektu. To są takie dowody, które będą świadczyły o tym, że uczeń wie, że ten projekt się uda. I dzisiaj zadałem taki mini projekt dotyczący owadów. Uczniowie mieli się rozejrzeć w swoim otoczeniu i wybrać te rzeczy, które zawdzięczają dzięki owadom. I mają to opisać, mają być tam również negatywne, pozytywne. Ja tam w tych kryteriach podałem, ile tych elementów ma być, jaki ma być opis i czy uczeń rzeczywiście wie, że ta rzecz powstała dzięki owadom. I tutaj jeszcze jedna na czacie mnie zainspirowała wypowiedź odnośnie gier. Ja robię również mini projekty w formie gier. Szkoda, że akurat zapomniałam o tym i Państwu nie pokazałem, jaką mam super grę o dżownica, które mi zrobiły kiedyś uczennice. Piątki są w kształcie dżownic i są pytania, to jest taki bardziej gra Chińczyk, gdzie właśnie są piątki w kształcie dżownic i pytania są na tej planszy dotyczące właśnie tej grupy organizmów. Więc zachęcam również do robienia gier edukacyjnych i również było tutaj o zadaniach. Ja każdy dział podsumowuję też takim mini projektem. Uczniowie, uczennicy przygotowują swoją wersję klasówki. Jaką klasówkę chcielibyście mieć? I kto chce, taką klasówkę przygotowuje, wysyła do mnie ten test i oni wiedzą, że jak uczę w 3 szkołach, to na przykład w szkole poczesnej, jeżeli dostaję taki test, to uczniowie w szkole starszy mogą taki test otrzymać z tymi pytaniami, które są naprawdę fajne. I to też powoduje, że są bardziej zmotywowani do tego, żeby wymyślać fajne, atrakcyjne pytania. To tyle. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tutaj też, przypomniałam sobie o doświadczeniu jednej z moich koleżanek, która uczyła języka angielskiego i która od 4 klasy robiła projekt z uczniami. Każdy uczeń miał zrobić prezentację o tym, co go interesuje. Więc jeden robił o samochodach, drugi o dinozaurach, o czymkolwiek. I mówi, że i potem oni kolejno mieli 10 minut lekcji, czy pokazywali ten swój projekt, prezentację. I mówi, że jak dochodzili do końca szkoły podstawowej, to po prostu dla nich nie było żadnego problemu w prezentowaniu, dlatego że to już była zwyczajna rzecz, którą robili. Ale tutaj to jest odniesienie się do tego, co piszecie na czacie, że to jak zainteresować. No może w ten sposób, że zapytać, zrobić ich, żeby robili coś, co ich interesuje. To zresztą te propozycje też również padły. Jeśli chodzi o wymyślanie zadań, co powiedział Michał, to właściwie bym poprosiła następny slajd, bo troszeczkę o tym jest. Mianowicie to będą wskazówki o organizacji zadawania zadań. W jaki sposób to robić? I tutaj są 2 wskazówki. Jedna to jest mniej znaczy więcej, a druga wybór. I
Z tym mniej znaczy więcej jest tak, że każdy z nas nauczycieli ma taką pokusę, żeby zrobić jak najwięcej. Dlatego, że jeżeli jak ja mu najwięcej powiem, jak on zrobi najwięcej przykładów z czegoś tam, to będzie potem to umiał, to już sobie na tym egzaminie poradzi. I to nie jest prawda. To znaczy znacznie lepiej jest pójść głębiej, na przykład jeśli chodzi o matematykę, na przykład rozwiązać jedno zadanie na kilka sposobów, niż zrobić 10 zadań, prawda, na ten sam temat tak samo. Więc mniej znaczy więcej, to działa nie tylko w zadaniach, ale w ogóle w nauczaniu. A druga sprawa to jest wybór. I tutaj Michał mówił już dużo o wyborze, zresztą Edyta też. I to jest magia. Wybór to jest magia. W momencie, kiedy mamy kilka propozycji dla uczniów i mówimy, wybierz sobie jedno albo więcej, to po pewnym czasie, nie dość, że uczniowie robią te zadania, to jeszcze na przykład zaczynają robić wszystkie. Dlatego, że nie ma tej takiej trudności, że, no, że ale oczywiście nie uzależniając od tego na przykład stopnia, że jak zrobisz wszystkie, to dostaniesz lepszy stopień, no to niestety ten wybór niweluje. Ale właśnie też przy wyborze to jest, jak zaplanować, może oni sami zaproponują zadania, które będą im udowadniały, że czegoś się nauczyli. I to też jest włączające bardzo uczniów w zadanie. I chciałabym, teraz może zrobimy mały quiz znowu, małe pytanie w Menti. Dlaczego warto zadawać uczniom zadania do wyboru? To bardzo poproszę. Znowu się pojawi pewnie Ola nam umieści na... Tak, ja się już, Danusiu, włączam. Czekam od Oli na link. Już jest na czacie. Bardzo prosimy. Bądź standardowa opcja, też to zaraz udostępniam. To znaczy przełączymy się do Menti. A jeszcze będziemy na pewno mówić o wyborze. To był nasz... Tutaj mamy dlaczego warto zadawać. Jest też kod do Menti albo przez link na czacie, pełna dowolność korzystania. To jest ten sam link, który był wcześniej, tylko wystarczy się przelogować sobie. Widzę, że jest jakiś problem techniczny. O, już są pierwsze osoby. Albo przez, to jest ten sam link, albo poprzez kod, który jest na górze ekranu. Danusiu, wszyscy twoi. Ja niestety, każdy lubi mieć wybór, autonomię, oczywiście, indywidualizacja nauczania, bo myślę nad wszystkim, co mam wybrać, sprawczość, bo muszę wtedy coś zrobić. Sprawczość się bardzo często pojawia, żeby miał wolność wyboru, wolność. No tak, to bardzo jest, że tak powiem, potrzebna rzecz. Mają wrażenie, że nie ma przymusu. O tak, tak, właśnie, to jest ten myk. ćwiczą. Prawda? Te również ćwiczą różne rzeczy, a nie tylko jedną, bo wybierają te, które ich interesują. Widzę, że jesteście przekonani do wyboru. To mnie bardzo, bardzo buduje. Kreatywność, odpowiedzialność. Troszeczkę to tak, troszeczkę przynajmniej tą odpowiedzialnością się dzielimy z naszymi uczniami. Dostosowanie do możliwości uczniów. To jest bardzo też ważne, żeby ten wybór był, żeby były różne zadania, różnej trudności. Czują się ważni. O, to jest też bardzo fajne. Dlatego, że to znaczy, że my ich pytamy w ogóle o zdanie, prawda? Że pozwalamy im, to nie, oni nie są tym, którym wlewamy tą wiedzę do głowy, tylko oni mogą coś sami powiedzieć. Sam wybiera, poczucie wyboru. Uczeń ma szansę na się wykazać tym, co go interesuje. Też mogą wybrać sposób, pewnie też rozwiązania, ja tutaj niestety mi zasłania, nie mogę w całości, wykorzystanie umiejętności. Uczeń zrobi to, co umie. Mhm. Dostosowanie do własnych możliwości przez ucznia. Mhm. Indywidualizacja. Indywidualizacja to też jest myk, prawda? Popatrzcie, wybór daje tą indywidualizację, która jest takim balonem, o którym cały czas mówimy, a w rezultacie łatwa do wykonania w ten sposób. Więcej się uczą, dajemy prawo, ja decyduję, rozwija umiejętność podejmowania decyzji. Chyba dziękujemy bardzo, bo to jest, troszkę się już powtarzają, ale bardzo trafne. Dziękuję bardzo.
I teraz bardzo poproszę następny. I tutaj, Michale, ty chciałeś opowiedzieć o tym, prawda? To akurat są przykłady Edyty. A, to ja... Edyty, bardzo przepraszam. O tak, o Zyrys, tak. Ja mówię. Tak, to już moje, o tym razem tak. To już moje. Bardzo przepraszam. Ja w ogóle uważam, że dawanie uczniom wyboru zarówno w pracy na lekcji, przy wykonywaniu zadań, to jest rzecz, która kosztuje nas, nauczycieli, najmniej. Natomiast chyba najbardziej jest dla mnie owocna. I dla mnie wybór to nie jest tylko dawanie dzieciom różnych zadań do wyboru, żebyś wybrał sobie, które zadanie wykonasz, takie czy takie. Ale ja też pracuję nad takimi zadaniami, które już podczas formułowania polecenia do zadania mają w sobie taką możliwość wybrania formy, w jakiej dziecko wykona to zadanie. Czyli wybrania tego, w jaki sposób, tutaj macie Państwo przykład jednej notatki, to jest to samo polecenie i to jest ta sama klasa, a zobaczyć można, w jaki sposób różnie każde z dzieci podeszło do wykonania tego zadania i każdy sobie robi tak, jak lubi najbardziej, w jaki sposób uczy się najlepiej i tak, jak jest jemu najwygodniej. I to też muszę powiedzieć, że daje uczniom ogromną satysfakcję. I to, że oni mają te swoje notatki takie bardzo osobiste, to jest też dla nich bardzo ważne. Natomiast dla mnie też, bo ja zawsze staram się z takich zadań wyciągać też dla siebie dużo, patrzeć, jak moi uczniowie się uczą. I rzeczywiście to, co tutaj Państwo napisaliście w tym naszym króciutkim tej ankiecie, to też tam padały takie sformułowania, że jest indywidualizacja, czyli ja tak naprawdę widzę, w jaki sposób które z dzieci pracuje. Ja mam uczniów, którzy mi mówią, że oni nienawidzą robić na kolorowo, gdzieś zakreślać. Są tacy, którzy tylko tak potrafią robić i tylko tak chcą. I kiedy ja przyglądam się na to, w jaki sposób oni wykonują dane zadanie, to ja też mogę sobie zaplanować, jak ja mam z nimi pracować. Czyli jakby cała nasza współpraca po prostu się zazębia. I ja tak jak mówię, ja bardzo często stosuję wybór, ja bardzo często pytam moich uczniów o zdanie. Nawet w tej chwili, kiedy mamy zdalną edukację i mamy jakąś formę sprawdzania wiedzy, to ja ich pytam, czy wolą test, czy wolą zrobić jakieś zadanie samodzielne, czy wolą je przy komputerze, czy wolą je tak robić. Ja to nie to, że nawet im daję, tylko ja po prostu ich pytam. I naprawdę ja mam wielką wiarę w dzieci i wiem, że dzieci są mądre i zawsze mi mówią, jak jest dla nich lepiej i jak jest dla nich wygodniej i mówią mi to, co chcą po prostu. I myślę, że to też załatwia dużo takich spraw, o których tu Państwo pisaliście, że jak wywołać to takie zainteresowanie. I myślę, że kiedy oni widzą, że my szanujemy ich i pytamy ich o zdanie i szanujemy też ich zdanie, to bardzo otwiera na taką chęć w ogóle zrobienia czegoś. Bo jeżeli ja pytam was, jak chcecie i pozwalam, tak, to super, zrób tak, jak chcesz, no to oni widzą też, że fajnie jest się zaangażować, że to nie jest tylko takie, wiecie, trzymanie pod kloszem i tylko rozkazywanie. I chciałabym jeszcze powiedzieć troszeczkę na temat tego, o czym mówiłaś, Danusiu, tutaj wcześniej, jakby tego mniej znaczy więcej. I tutaj też padały na czacie takie sformułowania, że my to wszystko wiemy, a jednak to nie wychodzi. I muszę powiedzieć, że ja się oczywiście zgadzam w 100%, bo ja też to wiem, a jednak mi nie wychodzi. I cały czas myślę o tym, jak to zrobić, żeby jeszcze dawać mniej, a tym bardziej, myślę, zdalna edukacja spowodowała to, że ja rzeczywiście muszę bardzo być czujna na to, bardzo nie poganiać i bardzo czuwać nad tym, że nie ilość, a jakość jest ważna. I nie ilość wykonanych zadań, i nie ilość treści, nie ilość faktów, tak jak w moim przypadku historycznych, liczy się umiejętność dzieci, umiejętności różne oraz ich spokój. I to, żeby oni też na te lekcje przychodzili właśnie z chęcią, a nie byli na nie, nie przychodzili ze spuszczoną głową. To chyba tyle ode mnie. Michale, ty chyba, czy chciałbyś jeszcze coś na temat wyboru dodać, bo już mówiłeś. Tak krótko, ja bym się podpisał do tego, co powiedziała Edyta, ale również dla mnie ważny jest tym wyborem zadania, również czas. Czas, kiedy uczeń tak naprawdę ma wykonać to zadanie, żeby ono miało szansę to zadanie mieć efekt refleksji.
Czyli to nie może być tak, dzisiaj mamy lekcję, zrób dzisiaj zadanie i od razu mi ją, to zadanie wyślij. Bo to tak naprawdę nie działa. Ja zauważyłem, że w ogóle nie działa, kiedy natychmiast trzeba zadanie zrobić, wysłać i tak trochę bezrefleksyjnie do niego podejść. Ja czekam w edukacji zdalnej cały tydzień na to, aż uczeń, uczennica zadanie wykona i do mnie wyśle. I oczywiście wybiera. I ten wybór jest podyktowany też trochę indywidualizacją, czyli pierwsze zadanie to jest taki próg najprostszy. Wymaga tylko otworzenia książki, przeczytania i przetworzenia informacji. Drugi to już jest konstruowania na przykład tabeli, porównywania czegoś, czy już jest o wiele trudniejsze. I trzecie zadanie jest już półka wyżej. I uczeń wie, że może wybrać jedno, dwa albo wszystkie trzy zadania. I bardzo często mi się tak zdarza, że w ogóle te wszystkie trzy zadania mam wykonane. I te zadania, kiedy omawiamy albo wysyłam informację zwrotną, to uczeń ma świadomość tego, że tak naprawdę to zadanie czemuś służyło. Mniej znaczy więcej, to również jest dla mnie pomyślenie, abyśmy my jako nauczyciele, nauczycielki myśleli, że ten uczeń ode mnie dostaje na przykład dwa zadania, ale od kolegi, koleżanki też dostanie dwa i takich zadań w ciągu jednego dnia będzie 10. I czy jeszcze on będziemy jest... o tym mówić. Więc to jest ta kwestia również mniej znaczy więcej, ale myśląc o innych kolegach, koleżankach z pracy, ile tak naprawdę zadajemy tych zadań w ciągu jednego dnia. To tyle. Dziękuję bardzo. To ja poproszę następny slajd. I teraz będziemy mówili o wskazówkach do sprawdzania zadań. I teraz musimy się zastanowić, dlaczego w ogóle zadajemy zadania, prawda? Więc zadajemy zadania, aby pomóc uczniom się uczyć, opanować materiał. To jest pierwszy, najważniejszy powód. Drugi powód to jest taki, żeby dać im, jak sprawdzimy, to dać im informacje, czy dobrze zrobili i czy no jakościowo ta praca dobrze została wykonana. Jest jeszcze trzecie, o którym mówiła Edyta, żeby się zorientować, czy oni opanowali materiał, czy nie. Gdyż to jest dla nauczyciela podstawa. Jeżeli oni nie opanowali, no to trudno dalej ich uczyć, bo jedno z drugim się zazębia. I tutaj mamy takie, i jeszcze tutaj to się też łączy z tym, że dla mnie niesprawdzona praca, to znaczy nie mówię, że ma być oceniona właśnie wprost przeciwnie, ale niesprawdzona, to właściwie jest prawie że bezwartościowa. Pomyślcie Państwo o tym, że jesteście na kursie języka angielskiego, każą Wam zrobić zadania i potem nie wiecie jak, czy dobrze żeście zrobili, czy nie i nikt ich nie sprawdza. No to praktycznie biorąc to, po pewnym czasie przestajecie to robić, ale to w ogóle nie ma sensu, no bo robicie na przykład źle cały czas coś, prawda? I nie wiecie o tym. Czyli sprawdzenie jest konieczne. I teraz jakie mamy tutaj wskazówki? Po pierwsze, zadbaj, aby prace domowe były sprawdzone lub omówione. To może być też tak, że my omawiamy tą pracę, którą zadajemy, na przykład na lekcji synchronicznej, następnym razem. I wtedy każdy widzi, co w swojej pracy zrobił. My ich możemy nawet nie oglądać, tych prac, a wtedy też one są w jakiś sposób sprawdzone. Druga rzecz to jest zadawanie pytań, zadania samosprawdzających się. To one są takie, to są testy i quizy, do których od razu podajemy wyniki i sam można sobie sprawdzić, czy się zrobiło dobrze, czy źle. A następna sprawa to jest sprawdzaj, a nie oceniaj. Szczególnie w sensie oceniania na stopnie. Dlatego, że to praktycznie zabija chęć robienia tych zadań. I oczywiście ocena nie informuje tego ucznia, czy on to naprawdę dobrze zrobił, czy źle i co zrobił źle, a co dobrze. Jeśli mamy sprawdzać, to na pewno najlepiej i chcemy ją ocenić, w sensie to dać komentarz w postaci informacji zwrotnej. I ostatnie to korzystaj z oceny koleżeńskiej i samooceny uczniowskiej. Oczywiście do tego jest i to do wszystkich tych punktów bardzo ważne są kryteria, o których Michał wspomniał. Że zadanie bez kryteriów, po czym poznam, że to zadanie zostało dobrze zrobione, też właściwie nie ma sensu, bo uczeń nie wie, co ma zrobić i nie wie i ani nie może sam ocenić, ani nikt inny nie może, znaczy żaden z kolegów, ani z rodziców nie może mu pomóc w tej pracy. Kryteria tutaj są konieczne.
I jakbym mogła prosić może, Edyto, może masz coś do dodania na na temat tych punktów, które tutaj są? No tak, ja zdecydowanie tutaj zgadzam się, Danusiu, z tobą, że praca zadana, a nie sprawdzona, czy tak niezajrzana do tej pracy, to po prostu lepiej ich nie zadawajmy naprawdę, bo to bardzo zniechęca uczniów. Teraz w obliczu tej edukacji zdalnej, ja sama ucząc takiego przedmiotu, jakiego uczę, mam bardzo wielu uczniów, ja mam prawie 400 uczniów uczę i wiemy, jak to jest ciężko i trudno sprawdzić te zadania, dlatego trzeba się uciekać trochę do różnych takich form, które nam trochę ten proces usprawnią. I ja bardzo lubię korzystać z samooceny uczniowskiej. I przy samoocenie to jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, jakie rodzaje zadań mogą uczniowie sprawdzić sobie sami. Wbrew pozorom tych zadań trochę jest. W moim przypadku wszelkiego rodzaju karty pracy, takie, które sprawdzają fakty, umiejętność porządkowania chronologii, jakiegoś dopasowywania postaci do wydarzeń, mogą uczniowie naprawdę sprawdzić sobie sami i oni to chętnie bardzo robią. Jeśli im przedstawiasz, jaka jest dobra praca, prawda? Mhm. Tak. Dostają kartę pracy, dostają później kartę pracy lub wyświetloną przeze mnie poprawną i oni sobie sami sprawdzają. Trzeba pamiętać, że taka samoocena nie może kończyć się tylko na tym, że dziecko sobie samo sprawdzi i już. U mnie samoocena uczniowska kończy się refleksją. Co dalej? Taką refleksją, którą uczeń sobie sam pisze. Oni mogą mi przeczytać taką refleksję, ja zachęcam, kto chce. Nie wszystkie dzieci chcą, ale są takie, które chcą. I oni wtedy, ta refleksja najczęściej jest zbudowana tak, że dzieci same odpowiadają na pytanie, co już umiem, dobrze mi wychodzi, z czego jestem dumny, a nad czym muszę pracować, co jest moją piętą achillesową, co jeszcze mam do zrobienia. I naprawdę moi uczniowie bardzo to lubią i bardzo często ja to stosuję. Czyli wszystkie rzeczy, które mogę ocenić samooceną, tak robię. Ocena koleżeńska być może w edukacji też takiej zdalnej ma pewne trudności. Ja to w ogóle muszę powiedzieć Państwu, że ja z uczniami nie używam w ogóle sformułowania ocena koleżeńska, tylko informacja zwrotna koleżeńska. Też po to, żeby nie kodowało się dzieciom, żeby oni się nie oceniają właściwie, bo kiedy ta ocena słyszą, to oni zaraz mają chęć tutaj sobie pooceniać się i wystawić sobie stopień. Więc ta informacja zwrotna koleżeńska, ja robię ją z moimi uczniami na pewno w momencie, kiedy prezentują właśnie przygotowane przez siebie prezentacje chociażby i oni bardzo to lubią. My to nazywamy prezentami, czyli to jakie mamy wskazówki na przyszłość, to oni mówią prezenty, czyli najpierw mówią to, co było dobre w tej prezentacji. Bardzo to lubią i bardzo tego pilnują i muszę powiedzieć, że moi uczniowie są tego nauczeni i oni rzeczywiście tak to robią, a później mówią w formie prezentu, czyli co na przyszłość możesz zrobić, żeby twoja prezentacja, żeby twoja praca była lepsza. I myślę, że to jest też bardzo ważna rzecz, żeby o tym pamiętać. Mm-hmm. A ty, Michale? U mnie jest podobnie. Ja też staram się nie oceniać zadań, które są wysyłane do mnie. W tamtym roku szkolnym w edukacji zdalnej wykorzystywałem metodę portfolio, czyli wszystkie wykonane przez uczniów, uczennice prace sobie notowałem, a następnie na zasadzie ich aktywności proponowałem im ocenę za tą aktywność na koniec. Czyli to nie jest tak, że wykonuję jedno zadanie, tylko na podstawie tego, jaki to jest rodzaj zadania, była jak gdyby wystawiana ocena sumująca z kilku miesięcy pracy, więc to było dosyć trudne dla mnie. Lubię zadania, które można od razu sobie sprawdzić. Jeżeli teraz miałem w tamtym tygodniu genetykę, czy też w tym tygodniu kończyłem dział związany z układem pokarmowym, to zaproponowałem moim uczniom, uczennicom, że zrobimy sobie taki wspólny test, gdzie będą zadania różnej formy, będą widzieli na ekranie i na kartce będą sobie pisać odpowiedzi. A później sobie wspólnie zastanowimy się, jakie były odpowiedzi i w przypadku tych błędnych będziemy poznawać ich tok myślenia. To jest ważne, dlatego że kiedy uczę w szkole, no to mogę zapytać, podejść do ucznia indywidualnie, porozmawiać, jak widzę, że coś jest źle zrobione. Tutaj już takiej możliwości bardziej nie mam, więc dlatego zależało mi na tym, żeby uczeń innym uczniom, koleżankom tłumaczył, skąd ten błąd się akurat pojawił.
i korzystam z oceny koleżeńskiej i tutaj w edukacji zdalnej troszkę mniej, bo jest to trudniejsze. No, siedzą jednak daleko od siebie. Jest to też kwestia wykorzystania platformy, z której korzystam. Najczęściej jest to Meet, gdzie nie mogę ich podzielić na pokoje, żeby ze sobą porozmawiali i dali sobie ocenę koleżeńską, ale można wykorzystać Padlet do tworzenia oceny koleżeńskiej i z sukcesem to wykorzystywałem. Można dokumenty w Google'ach, ale również świetnie działa wysyłanie oceny koleżeńskiej, tak jak Edyta powiedziała, dwie gwiazdy, jedno życzenie, poprzez różnego rodzaju komunikatory. I uczniowie, uczennice wysyłali sobie pracę i do nich ta praca wracała z oceną koleżeńską. I było to dla nich budujące, dlatego że też się sami uczyli od tego, co kolega, koleżanka napisali w rozwiązaniu danego zadania. Dziękuję bardzo. Ja tutaj chciałam się odnieść do tego pytania, które było na początku. Jak zrobić, jak sprawdzić 100 wypracowań na przykład z dnia na dzień? I tutaj wygląda na to, że z tych wszystkich wskazówek wynika jedno dla nauczyciela do sprawdzania. Jeśli chcesz przeżyć to, to zastanów się, jakie zadania zadajesz. Mhm. I jeżeli sam chcesz to przeżyć dobrze, to zadania, które będziesz sprawdzać, nie będą samosprawdzające i które naprawdę podejmiesz, zadawać tak, żeby przeżyć, żeby to nie było wykańczające dla nauczyciela, a kształcące dla ucznia. Bo jednak wykonywanie zadań, dzięki nawet wykonywaniu na przykład testu czy czegokolwiek innego, to uczeń się uczy. W tym czasie, kiedy to robi, to się uczy, prawda? Powtarza wiadomości, które były na lekcji. Teraz przejdziemy jeszcze, bardzo poproszę, do następnego. Ja jeszcze mogłabym, Danusiu, bo widzę na czacie taką wypowiedź, która mnie trochę tak, trochę chciałabym może odpowiedzieć tutaj pani, bo pojawiła się wypowiedź dotycząca tego, żeby uczniowie sami sprawdzali sobie sprawdzian na podstawie kryteriów i punktacji. I ja myślę, że pewnie bym to mogła zrobić, ale raczej chyba przestrzegałabym przed tym, żeby w momencie, kiedy jest to sprawdzian, żeby nie było tam oceny. Bo bardzo łatwo zrobić, no, wylać dziecko z kąpielą. Czyli jeżeli chcemy poprosić uczniów, żeby oni na podstawie kryteriów, które są im znane, ocenili daną pracę, czyli sobie powiedzieli na przykład, co jest dobrze, co jest źle, gdzie dalej iść, to tak. Natomiast bałabym się tutaj iść w to, żeby uczniowie sami sprawdzian sobie sprawdzali i jeszcze wystawiali ocenę, bo naprawdę to wymaga od bardzo dużej świadomości od dzieci i nie zawsze to będzie możliwe. Ja myślę, że w ogóle na temat wystawiania ocen, stopni, które nas obligują, znaczy przepisy nas obligują, żeby wystawić ocenę sumującą na koniec, wydaje mi się, że powinniśmy zrobić osobny webinar, dlatego że to jest naprawdę bardzo poważna sprawa, jak to zrobić, jeżeli odchodzimy od stawiania ocen w trakcie nauczania, to na koniec mamy trudność, jak ją zrobić i może zrobimy takie webinarium, natomiast na pewno trzeba podkreślić to, że nie mamy żadnych szans sprawdzenia, czy uczeń robi tą pracę sam. Dlatego ocenianie stopniami po prostu za chwileczkę staje się, nie wiem, niesprawiedliwe, nie wiadomo co. Cały świat szuka, znaczy nie cały świat, niektórzy nauczyciele na świecie szukają takich metod, jakby tu przyłapać, czy aby on nie ma dwóch komputerów na przykład, czy na dwóch komputerach tej sprawdzianu nie robi, albo cokolwiek, ale to się nie da. Dlatego warto po prostu sprawdziany, które chcemy ocenić stopniami, to praktycznie biorąc, ja sobie nie wyobrażam zdalnego takiego, którego naprawdę byłoby uczciwe, a stawiać uczniów w sytuacji takiej, że wielu mówi, o to trzeba przemówić do rozsądku, do moralności ucznia i tak dalej, no to wiecie Państwo, to jest po prostu nie wiem jak to określić, nieuczciwe z naszej strony, bo z jednej strony mówimy im, bądźcie uczciwi i robcie tak, a potem im stawiamy ocenę, która na przykład powoduje, że nie zdają do następnej klasy. No i gdzie ta moralność tutaj? Dla mnie to, może tak emocjonalnie mówię, bo dla mnie to nie jest uczciwe. Może przejdziemy do następnego.
Myślę, że musimy postawić kropkę w temacie oceniania i zaprosić naszych uczestników webinaru na przyszłe tematy. Wrócimy do oceniania, bo widzę, że to jest ważki temat i też Ciebie porusza bardzo. Tak, to może przejdziemy do ważnych pytań, które powinien sobie nauczyciel postawić w momencie, kiedy zadaje pytania. I pierwsze to jest, czy to zadanie jest związane z celem lekcji. Często nam mamy taki pomysł, że o, takie mamy fajne zadanko, no to jeszcze go dołożymy, niech zrobią, a ono w ogóle nie popycha realizacji celu lekcji, więc wtedy trzeba się na to. Drugie, czy zadanie jest konieczne dla procesu uczenia się? Jeśli nie jest konieczne, to z niego zrezygnujmy, szczególnie w zdalnym nauczaniu. Następne, co uczeń zyska, wykonując tę pracę? Możliwe, że po prostu zrobi następne zadanie takie samo i właściwie nic nie zyskuje. Ile czasu może powinien uczeń poświęcić na to zadanie? To jest coś, co Michał już zaczął troszeczkę mówić. To jest trochę tak, że często uczniowie wykonują pracę cały dzień. Albo to słuchają, to robią różne inne rzeczy i tak dalej. W jakiś sposób, jak już zadajemy im zadanie, to najlepiej by było, gdybyśmy powiedzieli tak, słuchajcie, to zadanie powinno wam zająć pół godziny albo 15 minut. Jeśli nie zrobiliście tego w pół godziny czy 15 minut, to znaczy, że coś jest nie w porządku i porozmawiajmy na ten temat. Bo może macie źle zorganizowaną pracę, a może po prostu jest ono dla was za trudne, a ja bym chciała wiedzieć dlaczego. No i ostatnie, czy każdy uczeń w klasie zdoła wykonać to zadanie? I tutaj jest bardzo ważna sprawa w zdalnym nauczaniu podawania instrukcji do zadania. Dlatego, że szczególnie w asynchronicznym, kiedy uczniowie nawet nie mogą zapytać, no to wtedy po prostu nie rozumieją, co mają zrobić. To bardzo poproszę następny. I teraz będziemy, to już żeśmy skończyli tą pierwszą o tych wskazówkach, te wskazówki będziemy teraz wykorzystywać w tym asynchronicznym i synchronicznym nauczaniu. I teraz bardzo poproszę o następny slajd. I teraz będziemy mówili o warunkach nauczania synchronicznego, żebyśmy sobie to uświadomili, że to nie jest to samo. Pierwsze to uczniowie przeważnie pracują samotnie, choć są widoczni na ekranie, ale słuchajcie, co oni robią, to naprawdę nie jesteście w stanie tego przewidzieć. Oni mogą naprawdę grać w gry, robić różne inne rzeczy i wcale nie pracować. No oczywiście wyniku nie mają, ale nie wiadomo, czy dlatego, że nie potrafią, czy dlatego, że robią co innego. Następny poproszę. To jest o tym, że uczniowie mają mniej możliwości proszenia o pomoc, dlatego że oni niby mogą na przykład w synchronicznym zapytać, ale zapytać przy całej klasie, podnieść rękę i powiedzieć nie rozumiem, niech mi pani jeszcze, to czasami nie jest w ogóle wykonalne. Dlatego i to przyznanie się do trudności. I taka jest prawda. No i tutaj ostatnia, nie przedostatnia, jeśli jeden uczeń wykonuje zadanie, a reszta tylko się przygląda, to ich zainteresowanie i zaangażowanie po prostu znika. I widać tutaj na tym obrazku, że kompletnie jeden czyta, nie grają w piłkę, a nauczyciel naucza zdalnie i albo sam na przykład pisze zadanie, rozwiązuje jakieś zadanie na tablicy, albo uczniowie, jeden uczeń to z nim robi. I następny, bo bardzo poproszę. I nie mamy żadnej kontroli nad tym, co uczniowie robią, prawda? No to już właściwie mówiłam i tutaj właśnie na rysunku pokazane, że ten nauczyciel się wychyla jak może na ten drugi komputer, ale nie wie, co tam się dzieje. I to były warunki. To teraz, co może pomóc w sprawie nauczania synchronicznego? Po pierwsze, podział na pokoje. Momencie, bo ja sobie tutaj... O. To jest oczywiście na Zoomie możliwe, ale na Micie też, tylko tam trzeba trochę pokombinować, ale na pewno, to ja nawet wiem, nie tylko z uczniów, ale ze wszystkich szkoleń jakikolwiek, że najwięcej wynoszą ludzie właśnie w tych rozmowach w pokojach, uczą się od siebie wzajemnie, wymieniają doświadczenia, więc to na pewno pomaga. Druga rzecz to jest możliwość indywidualnych konsultacji. Te konsultacje można nawet robić na czacie, ale czat wszyscy widzą, albo też jest indywidualny czat, więc można to też robić. Ale można też robić przy pomocy innego medium. Można na Skype'ie, można. Tylko trzeba jak gdyby dać tą możliwość, że możesz do mnie w każdej chwili zadzwonić, jak czegoś nie rozumiesz. Budzenie czujności uczniów. Ja tutaj
bym to nazwała, tak jak pani Gabriela Borowczyk nazywa, to jest specjalistka od flipowania, że to jest szeleszczenie w trawie. Czyli cały czas w jakiś sposób zaczepiać tych uczniów, żeby ich wyciągnąć z tego, co oni ewentualnie robią dodatkowo, albo mieć taki kontakt z każdym, prawda? Zapytać go o coś, żeby cały czas szeleściło. Następna sprawa to jest brak kontrolowania. No i tak kontrola nie jest możliwa, więc nie kontrolować i nie obciążać tym, że podejrzewam Jasiu, że nie uważasz. No to nie jest dobry pomysł. No i ostatnie to jest zadawanie uczniom pytań. I na ten temat dostaniecie po webinarium artykuł. Zresztą dostaniecie dwa. Jeden to jest właśnie o tym, jak nauczyciel naucza matematyki poprzez zadawanie pytań. Moim zdaniem, no niby oczywista sprawa, ale jak wiecie, nauczałam tej matematyki tyle czasu i jak gdyby nie robiłam tego, więc powiem szczerze, że byłam zachwycona. Ale też dostaniecie odczarowanej odwróconej lekcji. Jeśli macie jakieś właśnie pomysły, to może jeszcze na czacie coś dodacie na ten temat, ale ja bym w międzyczasie prosiła o tym, że może Michał by chciał coś dodać, a potem Edyta. To ja powiem o tym szeleszczeniu, bo ja właśnie tak naprawdę uświadomiłem sobie to kilka dni temu, że można w ten sposób działać. Każdą lekcję online prowadzę z użyciem prezentacji. Przygotowuję na każdą lekcję prezentację i właśnie wykorzystałem takie animacje. Gdzieś coś przelatuje, dzisiaj były pszczółki przelatujące, albo pojawiają się jakieś zwierzątka, którym z paszczy nagle wyskakuje jakiś komunikat. I zauważyłem, że to bardziej skupia ich uwagę na tym, co ja mówię, na tej prezentacji. Więc takie szeleszczenie ma jednak swoje znaczenie, a jeszcze co może pomóc, to tutaj jest coś, co my w CEO bardzo promujemy, czyli praca z błędem uczniowskim. Czyli to, w jaki sposób my podchodzimy do tego błędu uczniowskiego, czy traktujemy go jako coś strasznego, czy traktujemy go jako zbawienie, ja traktuję go jako zbawienie, bo wtedy mogę poznać proces myślenia moich uczniów i uczennic. Jeżeli pozwalam im mylić się, pozwalam im robić błędy, ale z tych błędów korzystam w taki sposób, że mogą dzięki temu nabyć świadomości, jak prawidłowo wykonać to zadanie, gdzie popełnili błąd, to wydaje mi się, że w edukacji czy stacjonarnej, czy zdalnej to rzeczywiście bardzo się to przydaje, takie umiejętne pracowanie z błędem uczniowskim. Ja myślę, że też warto by było zrobić webinarium na ten temat. Tak. Tak. Edyto, a ty masz coś do dodania? Tak, ja bym chciała tutaj powiedzieć też trochę, na pewno to, co Michał tutaj mówił i ty, ja się oczywiście z tym zgadzam. Dla mnie bardzo ważna jest ta indywidualność tych indywidualnych konsultacji. Oczywiście tu nie chodzi mi o to, że zostajemy po swojej pracy i jeszcze ciągniemy dzieci do komputera, ale zawsze staram sobie zostawić te 10 minut na lekcji. Staram się, żeby moja lekcja nie trwała te 45 minut. I staram się zawsze zaprosić tych uczniów, których widzę, że mają jakiś kłopot. Na przykład, tak jak tutaj Państwo piszecie, uczeń nie włącza kamerki, albo na przykład włączył, odmeldował się, że jest sprawdzona lista i później już go nie ma. To staram się zawsze sobie tych uczniów zaprosić. Nie rozkazuję, ale zapraszam, zostań na chwilkę. Dlatego, że za wyłączoną kamerką, za tym coś tam siedzi z tyłu. I tak naprawdę mamy dość małą możliwość dotarcia do tego, ale wydaje mi się, że taka szczera rozmowa z dzieckiem czy z uczniem, który jest starszy i powiedzenie mu wprost to, dlaczego go zostawiliśmy, że mnie to niepokoi, martwię się o ciebie, czy mogę ci pomóc w jakiś sposób, czy może jest coś, co mogę zrobić, żeby ci pracowało się lepiej. Często moje dzieci, ja uczę klasy takie, nie wiem, od 5 do 8, to oni rzeczywiście, ja o tym też wiem, bo też trochę widzę, że bardzo często grają to, co mówiłaś tutaj, Danusiu, że są niby na lekcji, ale gdzieś tam mają jakieś gry włączone, że gdzieś rodzic się tam z tyłu przemieszcza albo przynosi śniadanie. I to wszystko rzeczywiście te dzieci rozbija i wybija z takiego toku lekcyjnego. I zawsze uważam, że warto o tym rozmawiać po prostu. I że warto dziękuję tak bardzo, indywidualnie Edyto, zostawiać. 7 minut, więc a jeszcze mamy, chciałam Was jeszcze zahaczyć o inne sprawy, czy można następne poprosić?
Następny slajd. I chciałam o asynchronicznym powiedzieć nauczaniu, bo słuchajcie, to jest tak, że na wiosnę to było, jedna z dyrektorek zrobiła w pierwszej klasie liceum we wrześniu, zrobiła ankietę, jak byliście nauczani i 80% nie miało nauczania synchronicznego, tylko asynchroniczne, czyli zadawanie prac domowych. A to nie jest najgłupszy pomysł, tylko że to trzeba dobrze przemyśleć, jak to zrobić i czasami jest to bardzo korzystne. Więc trzeba zrobić jakieś wprowadzenie, prawda, i to może być oczywiście jakiś artykuł, mogą być materiały, ale może być prezentacja, może być film, może być wykład zrobiony, nagrany. No najróżniejsze mogą rzeczy być, które uczniowie mogą dostać, ale nie bezpośrednio uczestnicząc w lekcji. Z różnych tam artykułów też, jakie wyczytałam, to chodzi, że więcej niż 9 minut to uczeń traci zainteresowanie, więc też weźcie to pod uwagę, że to nie może być za długie. Że materiały powinny być różne, mieć różne właśnie i obrazki, i zdjęcia, i różne rzeczy, które przyciągają. To nie może być tekst, lity. Ale też nie za dużo, dlatego że z wieloma rzeczami uczniowie się nie zapoznają, jeżeli mają wiele lekcji, do każdej lekcji tyle materiałów. Następna to jest zadanie pomocnicze z odpowiedziami, żeby to podzielić na takie kawałki, żeby uczeń od razu, żeby go nie zgubić, prawda, że zrobił coś, ma już sprawdza, że to umie i dopiero następne robimy. Informacje o konsultacjach, prawda, że jak czegoś nie rozumiesz, to w tym jest i czekam na ciebie. I zadania, ewentualnie wskazówki dla ucznia z terminem oddania pracy, to trochę Michał o tym mówił, że to musi być, kiedy się umawiamy, że oddasz tą pracę. No, najlepiej nie oczywiście z dnia na dzień. I z przewidywanym ewentualnie czasem wykonania zadania. Czyli to takie mamy w nauczaniu asynchronicznym, ale teraz chciałam jeszcze można poprosić następny slajd. Takie święto zadania. No tutaj żeśmy półtorej godziny poświęcili, ale podsumujmy to. Powinno być podsumowanie, czyli uczeń powinien wychodzić z lekcji, obojętnie zdalnej czy jakiejkolwiek, ze przeświadczeniem, że on się czegoś nauczył, że był sensem na tej lekcji, że nie tylko po prostu odsiedział. Druga sprawa to jest refleksja, o której tutaj wspomniała Edyta. Refleksja taka głębsza, co ja z tego mam i co ja naprawdę z tego zrozumiałem, prawda? Nie tylko czego się nauczyłem, ale naprawdę co wiem. Następna sprawa to jest docenienie. Docenienie wysiłków uczniów. Oni siedzą, w niektórych szkołach to oni mają 8 lekcji, rozumiecie? 8 lekcji zdalnych. To można po prostu zwariować. No, 8 godzin przed komputerem, my dorośli nie wytrzymujemy, a oni mają wytrzymać, no, z tam małymi przerwami. No i przede wszystkim świętowanie. To wszystkiego, czego żeśmy się nauczyli, to jest prezent, który sobie sami daliśmy. Nareszcie się żeśmy nauczyli. Już umiemy dodawać do 10. Słuchajcie, już umiemy dodawać do 10. I te wszystkie, że o tych wszystkich rzeczach chciałabym, żebyście pamiętali przy planowaniu zadania, a jeszcze chciałam może, Edyto, masz coś do tego dorzucenia, jak do tych punktów tutaj. No świętowanie chyba najbardziej dla mnie jest takie ważne, żeby znaleźć na to czas, że to jest ważne. I łatwiej mi to wychodziło oczywiście w szkole, ale na lekcje zdalnych pytam, jak kończymy dział, na przykład to mówię, a co będziecie chcieli zrobić? Mamy lekcję na świętowanie, co chcecie? I oni czasami mówią, a to sobie będziemy słuchać na przykład muzyki jakąś, mi podrzucają linki do jakichś kawałków i wtedy to robimy. Niech to ma jakąkolwiek formę, myślę, że warto pytać dzieci, ale świętować. A ty, Michale? Ja ze świętowaniem mam różne pomysły. Jeden pomysł to jest tak, że robimy sobie wierszyk, układamy. Każdy podaje jedną część wierszyka i tworzymy wspólnie taką układankę wierszykową. Ale też korzystam bardzo często z refleksji, bo pracuję OK Zeszytem i z kursu OK Zeszyt, gdzie tam znajduje się kilkadziesiąt technik refleksyjnych, również wykorzystuję je w trakcie edukacji zdalnej, chociaż no, nie będę ukrywał, że troszkę słabiej to idzie, bo ta refleksja jest uczniowska, natomiast jak byliśmy w szkole, to ona funkcjonowała w całej klasie. Tutaj jest troszkę słabiej, ale myślę, że jeszcze nad tym muszę popracować. Dziękuję bardzo. I właściwie to oddaję głos teraz Kasi. Już jesteśmy chyba, jeszcze mamy 3 minuty, może zdążymy.
Danusiu, jeszcze tak naprawdę obiecałaś podsumowanie. A, no eventu, tak, prawda? Tak. To bardzo proszę, ale to właśnie to, tak w Twoich rękach. W moich rękach, ale to Twoje zakończenie. Mm-hmm. Poprosimy o Olę o wrzucenie na czat ostatniego linka do Menti. My się tutaj przełączymy pomiędzy Menti, bo tutaj mamy poprzednie, które było, wybaczcie mi proszę, przełączenie się w ten sposób, ale niestety czasem to tak jest. A ostatnie, co zabieramy z webinarium, a chcielibyśmy bardzo usłyszeć wasze odczucia. Widzę, że to już niektórzy intensywnie. Inspiracje, pozytywną energię, super pomysły. Mhm. Danusiu, po drodze padło pytanie o jakieś konkretne przykłady, więc ja odsyłam na naszego bloga CEO. Tak. Tam są przykładowe lekcje edukacji zdalnej z różnych przedmiotów, od języka polskiego, ale również po przedmioty przyrodnicze, więc bardzo zachęcamy, żeby tam zaglądać. Również bierzemy sobie do serca te prośby o webinary, o ocenianiu, również o pracy z błędem, prawda? Więc zostawiam Cię z tym ruszającym się Menti, a ja jeszcze inspiracja do pracy z uczniami, nowe pomysły, cenne wskazówki, świętowanie, tak, świętowanie. Powinniśmy teraz też świętować, że kończymy nasze webinarium. Ale Kasiu, teraz Ciebie jeszcze zapraszam, bo my to sobie przejrzymy. To ja bym tylko jeszcze, zanim Kasia powie, chciał też wszystkich Państwa zachęcić do tego, żeby na YouTubie sobie wpisać Centrum Edukacji Obywatelskiej. I tam jest cała masa różnego rodzaju webinarów, łącznie z webinarem o refleksji uczniowskiej oraz o tym, jak ocenianie kształtujące sprawdziło się w edukacji zdalnej. To tyle i Kasiu, oddaję Tobie głos. Szanowni Państwo, wszystkie te refleksje, co zabieram z webinaru, też się tym podzielimy właśnie w tym załączniku, który będzie. Ja bym chciała jeszcze ostatni tutaj slajd wrzucić, tylko musi mnie w tym momencie posłuchać Zoom, jest doskonale. I kilka słów o naszych programach, 6 obszarów programowych, o których zawsze mówimy i zachęcamy do udziału. Pomagaj się uczyć, ucz otwartości, angażuj obywatelsko, co teraz wydaje się być bardzo na czasie, odpowiadaj na globalne wyzwania. Wiemy, że zmienia nam się klimat, więc jak najbardziej ten program bardzo na czacie link, ale bardzo na czasie, przepraszam, bo patrzę jednym okiem też na czat. Na czasie i na czacie. Jedno i drugie. Otwieraj na kulturę, oczywiście tu zapraszamy szczególnie do małych form filmowych, czyli Shortcut, ale również wyjaśnij politykę, co wydaje mi się jeszcze bardziej na czacie i na czasie, więc tym bardziej. Na co chciałam koniecznie zaprosić, żeby tutaj uczestnicy webinaru nam nie uciekli? Nasz pomysł tutaj z naszymi ekspertkami i ekspertem. Chcielibyśmy zaprosić, zapraszamy serdecznie na konsultacje online, to znaczy mniej więcej w ciągu 2 tygodni pojawi się zaproszenie na naszym kanale na Facebooku, ale również wyślemy to mailowo do uczestników zarejestrowanych, możliwość przyjścia na spotkanie online i wymianę doświadczeń. Chcielibyśmy, żeby Państwo poopowiadali, jak to jest z tym zadawaniem zadań w edukacji zdalnej, a nasi eksperci odpowiedzą na pytania i wtedy to, co mówiła Danusia, czyli spotkanie w pokojach, kiedy rzeczywiście interakcja i możliwość wymiany doświadczeń. Na to zapraszamy serdecznie. Oczywiście jutro nie, bo to jest 11, czyli wielkie święto wszystkich Polaków. Jutro się to nie pojawi, ale w czwartek myślę, że tak. Zapis tego webinaru będzie możliwy do obejrzenia. Padło pytanie o prezentację. Będzie również prezentacja, którą Danusia skrupulatnie przygotowała. Coś mi się tutaj wydarzyło strasznego. Już wracamy. Do tego jeszcze będzie również ten zestaw przydatnych linków, o których Danusia również wspominała. W ten sposób... Ja bym tylko chciała powiedzieć, że jeśli chodzi o to, co planujemy, te konsultacje, to tylko zapraszamy te osoby, które chcą wymieniać doświadczenia, a nie się czegoś dowiedzieć, bo to będzie wasze spotkanie. Oczywiście zapraszamy tylko i wyłącznie chętnych, osoby, które są zainteresowaną wymianą doświadczeń. Zaświadczenia będą od jutra do pobrania pod standardowym linkiem zaświadczenia.
Bardzo dziękuję Danusiu, Tobie, Edyto, Michale za cudowne spotkanie i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy okazji webinarów. Dziękuję i dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.